Witam Państwa, Agnieszka Gajda, Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozieńcach. Zapraszam serdecznie do obejrzenia 445. wydania programu telewizji Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy dla Państwa. Materiał archiwalny poświęcony twórczości zmarłej 20 sierpnia Annie Danucie Wojciechowskiej, sylwetki tegorocznych starostów dożynek, informację o remontach przeprowadzonych podczas wakacji w kozienickich szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowaliśmy dla Państwa również informacje dotyczące działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, wypowiedź powiatowego rzecznika konsumentów na temat szkolnych zakupów, a także materiał poświęcony zaleceniom głównego inspektora sanitarnego dotyczącym właściwego wyboru tornistra i plecaka szkolnego. Zapraszam. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. 20 sierpnia 2012 roku odeszła od nas rodowita kozieniczanka, malarka i artystka Anna Danuta Wojciechowska. Aby uczcić pamięć naszej malarki, przypominamy Państwu materiał przedstawiający jej sylwetkę i twórczość zrealizowany w 2007 roku. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze mnie interesowało rysowanie, malowanie, już od przedszkola. Jestem wierna tej dziedzinie zainteresowań. Talent malarski pani Danuty odkryła nauczycielka przedszkola, do którego artystka uczęszczała. Ja nie mogę powiedzieć, czy to był talent sama o sobie, prawda? Ale ja pamiętam doskonale już z przedszkola. Chodziłam z moim mężem do przedszkola i on ode mnie ściągał drzewa. To pamiętam i on też to pamięta. Później któregoś razu wiem, że pani, która wychowawczyni, zabrała mój rysunek i gdzieś z nim pobiegła. Później przyszły wszystkie te kucharki i ja nie wiedziałam, co się dzieje, co one chcą ode mnie, bo w ogóle byłam taka nieśmiała raczej. Bałam się, że coś zrobiłam źle. One już się zachwycały, jak dziecko mogło tak narysować. To pamiętam. No i później w szkole podstawowej w Nęczowie jakoś przechodziłam to bez jakichś tam problemów, jeśli chodzi o rysunek czy malarstwo. Pani Danuta uczęszczała do liceum plastycznego w Nałęczowie. Jako 20-letnia dziewczyna wyjechała do byłej Jugosławii, gdzie spędziła 4 lata. Tam też doskonaliła swój warsztat malarski. Dużo się nauczyłam w zasadzie od takich jugosłowiańskich starych malarzy. Jeden się nazywał Spasisz, drugi Jakobczyk. Mieli swoje galerie, no bardzo słynni malarze. Bardzo dużo im zawdzięczam. Po powrocie do Polski pani Danuta Wojciechowska podjęła pracę zawodową, która nie była jednak związana z jej wykształceniem i zainteresowaniami. Mimo to nie zrezygnowała z malarstwa i każdą wolną chwilę poświęcała swojej pasji. W międzyczasie ukończyła 3-letni kurs Akademii Rysunku w Poznaniu. W latach 90. rozpoczęła podróże po Europie, które stały się aspiracją do jej prac. Dotychczas pani Danuta zwiedziła m.in. Maltę, Chorwację, Hiszpanię, Grecję, Sycylię, Włochy oraz Francję. Jak każdy malarz, pani Danuta ma dobrą pamięć wzrokową. Jednak bardzo często w czasie zagranicznych podróży fotografuje interesujące miejsca, które później przenosi na płótno. Zafascynowała mnie architektura południowej Europy, która jest bardzo ciekawa. Są to stare miasta i ta ich chropowatość, tych murów, te kamienie, bardzo mnie jakoś to, no nie wiem, zafascynowało. I zaczęłam malować. Wcześniej malowałam pędzlem, obecnie maluję szpachlą. Chciałam wydobyć fakturę tych murów, żeby jakoś tak, żeby odzwierciedlić ich żywotność poprzez malarstwo. I tak jakąś taką technikę sobie, no ja wiem, że to jest technika impastu, grube kładzenie farby, ale na wszelkie sposoby. Także coraz bardziej zaczęłam brnąć w te uliczki i tak zabrnęłam aż do 2007 roku. Pani Danuta może pochwalić się dużym dorobkiem artystycznym. Na swoim koncie ma już około 900 obrazów. Najchętniej maluje architekturę, ale zdarza się też, że spod jej pędzla wychodzą kwiaty, czasem portrety oraz martwa natura. Swoje prace pani Danuta wykonuje techniką olejną. Maluję szpachelką, proszę, to jest moje narzędzie pracy. Pędzelkiem oczywiście też, jeżeli jest jakiś drobny szczegół, jakiś napis, no to wiadomo, że muszę uderzyć, ale tak operuję tym. I to jest po prostu grubo kładę farby, nabieram i po prostu tak sobie pociągam.
To trzeba ładnie sobie tu dołożyć jakiegoś tam koloru, uzyskać jakiś cień, prawda? I wychodzi taka właśnie faktura, taka grubsza, tak nie jest to takie wygładzone jak pędzlem, o, jak bym to powiedziała. Pani Danuta wielokrotnie wystawiała swoje prace w bibliotece i Domu Kultury, a także w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Malarka prezentuje obrazy również poza terenem powiatu kozienickiego. Jeżdżę na wiele plenerów i tam też są wystawy poplenerowe. W Ostródzie, na Kaszubach, gdzie jestem zapraszana w miarę możliwości i czasu, tam jeszcze. Jak mówi sama artystka, jej prace cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Wiele z dotychczas namalowanych dzieł udało jej się sprzedać. Poza tym pani Danuta często przekazuje swoje obrazy na aukcje i licytacje. Dałam ostatnio na aukcję do Radomia małą uliczkę, mniejszy format, taką małą, dla ludzi, którzy chorzy są na stwardnienie rozsiane. I to było 27 stycznia, był ten bal charytatywny. I ta moja mała uliczka, ktoś kupił ją za 1100 zł, więc uważam, że cena jest taka wygórowana i bardzo się cieszę, że mogłam w ten sposób pomóc tym chorym. Danuta Wojciechowska prowadzi aktywne życie artystyczne. Należy do Związku Plastyków Warmii i Mazur, oddział Feniks w Kozienicach. Od kilku lat jest także członkiem Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Poprzez działalność związku oraz prezentowanie dzieł poszczególnych artystów, pani Danuta chce promować ziemię kozienicką. Chciałabym przede wszystkim, żebyśmy byli bardziej postrzegani jako nasz związek, żeby ludzie poprzez media właśnie, żeby mogli się zainteresować, bo nie każdy niestety wie, że istnieje jakaś Wojciechowska czy inny, prawda, artysta, czy rzeźbiarz, czy malarz. I ludziom właśnie trzeba to powiedzieć, wtedy będzie większe zainteresowanie i uważam, że bardzo dobrze jest nawet promować właśnie, nawet sztuka w Kozienicach też może być bardzo ładnie odzwierciedlona, jeśli chodzi o obrazy, bo są ładne przecież miejsca takie jak Stary Pałac, prawda, które też świetnie wychodzi na obrazach. Można to pokazywać gdzieś w zaprzyjaźnionych miastach europejskich, przecież jesteśmy w Unii. Dwudziestego sierpnia w Kozienicach odbędą się dożynki województwa mazowieckiego. W tym roku zaszczytną funkcję starostów dożynkowych będą pełnić Aneta Szewc ze wsi Samwodzie oraz Romuald Pierzchała ze wsi Piotrkowice. Starościną dożynek jest Aneta Szewc z Samwodzia, która prowadzi gospodarstwo razem z mężem Markiem. Pomagają im również rodzice Krystyna i Czesław Miśkiewiczowie oraz dzieci Dawid, Anita i Oliwia. Dzień dobry. Witam Państwa w moim gospodarstwie, akurat sezon ogórkowy w pełni. Prowadzę gospodarstwo rolne wraz z rodzicami i z moją rodziną. W tej chwili mamy 19 hektarów, w czym 10 własnych, 9 dzierżawionych. Główną produkcją, no to jak widać, ogórki. Częściowo jest też ziemniak, około 6 hektarów, także cebuli z 1,5 hektara, kalafiory, brokuły. W granicach też 3-4 hektarów rocznie praktycznie produkcja. W niektórych latach mamy więcej pietruszki czy tam selera, a głównie więcej to teraz w tym roku zboża. W gospodarstwie rolnym też uprawiamy ziemniaki. Jest ich około w tym roku 6 hektarów. Większość tych ziemniaków odstawiamy na giełdę rolną w Radomiu. Współpracujemy też z hurtownią Waldi od pewnego czasu. Jesteśmy na plantacji cebuli. Na dwóch kawałkach obok sąsiadujących uprawiamy cebulę. Jeden ma 80 arów, drugi 70, czyli w sumie 1,5 hektara. Są to odmiany cebuli. W plonie głównym jest Exhibition jako wcześniejsza. Odmiany okrągłe firmy Bejo. I oprócz tego uprawiamy także własną cebulę z własnych nasion. Taką podłużną, która wygląda później jak banany, taka podłużna jest. W gospodarstwie uprawiane są również kalafiory na powierzchni 2 hektarów oraz brokuły na powierzchni 1 hektara. W zeszłym roku odstawiliśmy około 50 ton kalafiora i około 20 ton brokuła do Horteksu w Makowie. Oprócz warzyw rokrocznie przesiewamy też pola zbożami. W tym roku jest to około 6 hektarów. Głównie są to zboża jare,
gdyż oziminy wymarzły i wszystko przesiewaliśmy jeszcze raz. Przeważnie jest pszenica i jęczmień jary. Szacujemy, że plon w tym roku z hektara wyjdzie około 6-8 ton. Sukcesywnie z roku na rok staramy się wprowadzić jakieś zmiany i ulepszenia w swoim gospodarstwie. Mamy nadzieję, że najstarszy syn będzie chciał przejąć i prowadzić gospodarstwo w dalszym etapie. Jeżeli chodzi o moje dalsze plany, to myślę, że będą związane z gospodarstwem. Korzystamy także z pieniążków unijnych. W roku 2010 skorzystaliśmy z modernizacji. Zrobiliśmy kostkę brukową, jak widać, na podwórku. W tym roku, w 2012, podpisaliśmy już umowę na dofinansowanie sprzętu do wagoworkownicy, paczkownicy, czyszczarki szczotkowej, do ziemniaków i do warzyw kulkowych tak naprawdę, bo to można będzie robić i buraki, i cebulę, a także na wózek widłowy. Dofinansowanie z tego tytułu z Unii Europejskiej będzie wynosiło około 56 tysięcy. Realizacja tej inwestycji ma być na listopad 2012. W lutym 2011 roku Aneta Szewc została wybrana w swojej miejscowości Sołtysem. Oprócz rutynowych prac, jak zbieranie podatku i dbanie o wizerunek własnej miejscowości, często rozwiązuje również sprawy mieszkańców. Wieś, w której mieszkam, jest dość spokojna, więc jakichś takich problemów z mieszkańcami nie ma. Więc są tylko takie prace porządkowe, ewentualnie dbanie o drogi. Wiadomość o tym, że zostałam starościną, bardzo mnie zaskoczyła. Niemniej jednak czuję się bardzo wyróżniona i dumna z tego powodu. Starostą dożynek jest Romuald Pierzchała z Piotrkowic w gminie Kozienice. Gospodarstwo prowadzi wraz z żoną Danutą, córką Angeliką i synem Radosławem. Od 1988 roku prowadzimy wspólnie z żoną gospodarstwo o powierzchni w tej chwili znajdującej się 12 hektarów własnej ziemi. 20 dzierżawimy. Przekazali nam rodzice 4-hektarowe gospodarstwo, które 8 hektarów dokupiliśmy. W tej chwili zajmujemy się kwaszeniem ogórków. Zastaliśmy po rodzicach gospodarstwo o profilu hodowli bydła. Osobiście przekształciliśmy gospodarstwo nasze w produkcję kwaszonek. Prowadzimy po prostu gospodarstwo wraz z żoną, z dwojga dziećmi. W czasie zbiorów dodatkowo zatrudniamy pracowników. Uprawiam gatunki ogórków Sonatę, Atomika i Atlantisa, ponieważ w moim przekonaniu do kwaszenia mają bardzo małą komorę. Jestem bardzo zadowolony z tego ogórka, z wydajności przede wszystkim i z twardości po zakwaszeniu tego gatunku ogórków. Tego ogórka uprawiam w granicach między 7 a 8 hektarów. Ta plantacja w tej chwili, na której się znajdujemy, jest po przejściu gradobicia, którego mieliśmy 2 tygodnie temu. Po prostu w tej chwili są takie miejsca, które widać przerwy. My próbujemy go w tej chwili regenerować, tego ogórka. No staramy się jak możemy, no po prostu chcemy wyciągnąć jakąś wydajność z tego plonu. Z tej plantacji po zerwaniu ogórka przewozimy do gospodarstwa mojego, które znajduje się obok i tam po prostu kwasimy to po prostu w własne beczki, w własną recepturą. Tą plantację przechodzimy co drugi dzień, chcieć utrzymać po prostu w miarę do 10 cm ogórka i zbieramy to po prostu, najmujemy część ludzi po prostu do pomocy. Uprawiam też pszenicę na obszarze w granicach 15-16 hektarów, ponieważ ona mi jest potrzebna do płodozmianu pod warzywa, które uprawiam. Oprócz ogórka, zboża, kopru uprawiam także kapustę, którą w własnym zakresie kiszę, no i po prostu sprzedaję wypuszczam to na rynek. Gospodarstwo Romualda Pierzchały wyposażone jest w maszyny i urządzenia niezbędne do uprawy warzyw oraz zbóż, a także ich przetwarzania. Starosta dożynek korzysta z dopłat unijnych. W czasie przerwy letniej w nauce w 2 szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kozienicach, przeprowadzone zostały prace remontowe.
Jak co roku okres wakacyjny w placówkach oświatowych to aktywny czas remontów i inwestycji. Aby sprawdzić, jakie zmiany nastąpiły w kozienickich szkołach ponadgimnazjalnych, udaliśmy się z kamerą do 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnickiego oraz Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich. Głównie skupiliśmy się na wnętrzu naszej szkoły i tak przeprowadziliśmy wymianę podłóg w salach lekcyjnych oraz wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych. Ponieważ jest to budynek stary, więc kontynuujemy już od 2 lat wymianę podłóg na parkiet dębowy, ponieważ nie wprowadzamy tutaj innych sztucznych materiałów na posadzki. Skupiliśmy się na tym, że będą one drewniane. Organ prowadzący zapewnił nam pewną ilość środków finansowych, także możemy sobie w tym roku pozwolić na wykonanie takich remontów. Oczywiście w przyszłym roku będziemy zmuszeni kontynuować remont, ponieważ nie skończyliśmy jeszcze wymiany podłóg i oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych. No jednak część pierwszego piętra i całe drugie piętro już zostało zakończone. Oprócz wymiany podłóg i oświetlenia w salach lekcyjnych również dokonaliśmy malowania pomieszczeń, które wymagały takiego remontu. Odnowiliśmy również bibliotekę, pomieszczenia księgowości, a także sufity na holach w naszej szkole na pierwszym i drugim piętrze. W chwili obecnej w naszej szkole właściwie już wszystkie sale zostały doprowadzone do porządku, do właściwego standardu, także jakieś bardzo dogłębnych remontów tutaj nasz budynek szkolny nie wymaga, jedynie na bieżąco takie poprawienie estetyki i w każde wakacje kolejnych lat staramy się te bieżące remonty w naszej szkole wykonywać w miarę oczywiście posiadania środków finansowych. Przede wszystkim wymieniliśmy podłogi w 3 salach, w 200, 210, 211. Kupiliśmy też tam nowe stoliki, ławki. Zostało odnowionych 10 pokoi w internacie. No są tak powiedzmy stopniowo właśnie odnawiane, bo ten internat jest też używany w czasie wakacji, jak Państwo wiedzą. Dzieci z Litwy przybywały, kolarze, także nie możemy kompleksowo wszystkich odnawiać, więc stopniowo. Została doposażona, ale to jeszcze przed wakacjami, siłownia o dodatkowy sprzęt, z czego jestem bardzo dumny. Jeszcze brakuje tylko sztangielek i to będzie, można powiedzieć, jedna z najlepiej wyposażonych siłowni w naszym mieście. No, a przede wszystkim też został już wyłoniony wykonawca boiska do piłki ręcznej. To jest tam koło Orlika, tam jest beton, zostanie specjalna wykładzina położona. To boisko ma być oddane, o ile pamiętam, tam do 15 września. I to jest w zasadzie wszystko. Szkoła nie wymaga aż tak generalnego remontu. Planujemy jeszcze tylko właśnie remont szatni. Jednak przeprowadzone prace remontowe to nie wszystkie zmiany, które czekają na uczniów wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Od 1 września wchodzą w życie zmienione przepisy dotyczące szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. W klasach pierwszych będzie obowiązywać nauczanie ogólne w zakresie podstawowym, a więc wszystkie przedmioty we wszystkich klasach pierwszych będą jednakowe, czyli nie będzie tak zwanych profili klasowych, lecz dopiero uczniowie będą wybierać od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym pod koniec klasy pierwszej bądź na początku klasy drugiej. I wtedy w zależności od swoich planów studiowania czy planów dotyczących przyszłości uczniowie będą mogli wybrać przedmioty rozszerzone, ale takie, które oferuje dana szkoła. W naszej szkole uczniowie mogą uczyć się w zakresie rozszerzonym i matematyki, i fizyki, również biologii i chemii, a także w zakresie przedmiotów humanistycznych, języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Również zaproponowaliśmy rozszerzenie języka angielskiego. W tej chwili przepisy nakazują, jeżeli ktoś nie wybrał humanistycznych przedmiotów rozszerzonych, musi uczyć się przedmiotu uzupełniającego, który nazywa się przyroda, lub jeżeli ktoś wybrał przedmioty rozszerzone właśnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, musi jako przedmiot uzupełniający uczyć się historii i przedmiotu historia i społeczeństwo.
Mogą być różnego rodzaju kombinacje, że tak powiem, czyli z danej klasy uczniowie mogą wybierać różne rozszerzenia i my zrobimy to w ten sposób, że utworzymy grupy, że z różnych klas może powstać dana grupa przedmiotu rozszerzonego, na przykład matematyki bądź fizyki, także uczniowie będą mogli dowolnie komponować te rozszerzenia, z tym, że oczywiście musimy pilnować, to jest już jest mój obowiązek, aby sprawdzać, czy liczba godzin się zgodzi z przepisami, a także wszystkie przedmioty wybrane przez uczniów muszą oczywiście być zgodne z przepisami. Istnieje też możliwość w danej szkole nauczania przedmiotu uzupełniającego. Może to być taki przedmiot, dla którego program nauczania został opracowany w danej szkole. I my również zaproponowaliśmy takie przedmioty. Są to na przykład podstawy psychologii, edukacja dziennikarska, wiedza o państwie i prawie, a także myślimy o takim przedmiocie jak rysunek techniczny, tylko oczywiście jest to związane z pozyskaniem nauczyciela o właściwych kwalifikacjach, co wcale w obecnej chwili nie jest takie proste. W klasie pierwszej uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów przewidzianych w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej zostają takie przedmioty jak język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne oraz godzina z wychowawcą. Natomiast w drugiej i trzeciej klasie przedmioty rozszerzone będą nauczane właśnie w zależności od potrzeb uczniów i od tego, co oni wybiorą, jakie przedmioty oni wybiorą. Myślę, że uczniowie będą się kierować przede wszystkim tym, gdzie będą chcieli studiować w przyszłości, czyli jakie przedmioty będą zdawali na maturze i jakie będą im potrzebne na daną uczelnię wybraną przez siebie. O ile chodzi o szkolnictwo zawodowe, też tu nastąpiły zmiany i też bym się zastanawiał, czy na lepsze. Bo na przykład teraz każda szkoła zawodowa będzie 3-letnia, a do tej pory niektóre kierunki miały 2-letni cykl kształcenia. I to zaowocowało od razu spadkiem zainteresowania, bo o ile do tej pory nie mieliśmy problemów na przykład ze sprzedawcami, bo one na przykład 2 lata chodziły do szkoły, no teraz 3-letnie i od razu widać brak zainteresowania uczniów tym zawodem, definitywnie się zmniejszyło. Teoria też jest taka, że ludzie po zawodówce będą mogli iść od razu do drugiej klasy liceum i po 2 latach będą mieć średnie wykształcenie. Ewentualnie, gdy zdadzą egzamin na technika, to zewnętrzny taki egzamin zawodowy, no to też będą mieć tytuł właśnie tego technika. Więc tak naprawdę zastanawiam się, czy to wyjdzie na dobre. Bo moja refleksja, ja nie jestem długo dyrektorem, dopiero 5 lat właśnie mija, ale taka moja refleksja jest właśnie, to nie tylko moja, bo wszyscy mówimy, jak się spotykamy, że jedyne co stałe jest w szkole, to zmiana. Co parę lat zmiana i ulepszanie. I ulepszanie według założeń, powiedzmy sobie, ministerstwa. Ale czy to jest akurat ulepszanie? No panie zobaczą na każdym sklepie, praktycznie ja chodzę po sklepach i widzę, że może nie na każdym, ale na licznych sklepach przyjmę ucznia. Mówię, nie przyjmiecie, bo ich bardzo nie ma. No, będzie kilkanaście sprzedawczyń nadal się kształciło. Ale to mówię, to jest na przykład gwałtowny właśnie spadek przez to, że podwyższono z 2 do 3 lat. No a tak naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce, to powiem szczerze, że sam jestem bardzo ciekaw. Od września w pierwszym liceum ogólnokształcącym i zespole szkół nr 1 w Kozienicach naukę w klasach pierwszych rozpocznie około 500 uczniów. W dzisiejszym programie prezentujemy Państwu specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Opactwie, jednostkę podlegającą starostwu powiatowemu w Kozienicach.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie jest placówką istniejącą od 1982 roku. Obecnie w placówce mamy szkołę podstawową, szkołę gimnazjalną i ponadgimnazjalną dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Mamy również oddział 1 dla dzieci głębokich. Poza tym w ośrodku dzieci mieszkają, ponieważ do szkoły uczęszczają spoza terenu opactwa, spoza terenu gminy, ale z całego powiatu nawet i dzieci z Radomia są. Za daleka droga, żeby mogły dojeżdżać codziennie, dlatego mieszkają w internacie. W szkole oprócz zajęć dydaktycznych prowadzimy również zajęcia pozalekcyjne. Mamy kółko taneczne, mamy fotograficzne, mamy również kółko wędkarskie. Poza tym sekcję sportową, olimpiady specjalne na naszym terenie działają. Jest to sekcja szarotka, w której na zajęcia chodzą zawodnicy, którzy wykazują się sprawnością fizyczną i trenujemy takie dyscypliny jak jazdę szybką na rolkach, biegi narciarskie, babington, bocze, piłkę nożną, tenis stołowy. Dzieci biorą udział w zawodach na szczeblu szkoły, później wojewódzkim, klasyfikują się do wyjazdów na zawody ogólnopolskie, nawet mamy wyniki na arenie międzynarodowej. Byliśmy na igrzyskach ogólnopolskich w Wiśle, dzieci startowały w narciarstwie biegowym, przywieźliśmy 2 medale, jeden srebrny, drugi brązowy, chłopiec jeden zajął 5. miejsce. Oprócz zajęć sportowych organizowanych tu na terenie naszej placówki prowadzimy również zajęcia rewalidacji indywidualnej, gdzie usuwamy braki, jakie występują w nauce, jakieś trudności, które w opanowaniu materiału mają dzieci. Poza tym prowadzimy zajęcia logopedyczne, zajęcia taneczne, takie rozwijające poczucie rytmu, ruchu. Później dzieci mogą pokazać się i zaprezentować tu w naszym terenie, nie tylko w Kozienicach, ale również w Radomiu braliśmy udział i wyjeżdżamy z nimi, żeby pokazać, że jednak w placówce organizuje się różnego typu zajęcia. Żeby trafić do naszej placówki, rodzic musi wyrazić na to zgodę, a dziecko musi mieć badania zrobione w poradni psychologiczno-pedagogicznej i otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli ma takowe orzeczenie i rodzic wyrazi na to zgodę, aby skierować dziecko do naszej placówki, wtedy dzieci tutaj są kierowane. Oprócz orzeczenia i zgody takiego podania podpisanego przez rodziców, należy jeszcze złożyć odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania. No i oprócz tego dzieci jeszcze są objęte opieką medyczną. Mamy tutaj umowę podpisaną z Ośrodkiem Zdrowia w Sieciechowie i wszystkie dzieci, które są w naszej placówce, objęte są opieką lekarską. Jeżeli coś się dzieje poważniejszego, dostają skierowanie, my kontaktujemy się z rodzicami, rodzic wyraża zgodę, to zawozimy dziecko do szpitala, jeśli nie, to przyjeżdża rodzic sam, odbiera dziecko i już on się opiekuje. Mamy również zatrudnioną pielęgniarkę na umowę zlecenie. Nie mamy takich funduszy, żeby zatrudnić ją na stały, na cały etat, ale przydałaby się, ponieważ większość dzieci, które przebywają w placówce, biorą leki i są dzieci, które są z padaczką i potrzeba na przykład udzielenia pierwszej pomocy, chociaż nauczyciele są przeszkoleni w tym kierunku, ale zawsze taka fachowa pomoc byłaby wskazana. W ośrodku przebywa 44 wychowanków. Jest grupa rodziców, która systematycznie dzwoni, przyjeżdża, odwiedza nas, przeprowadza rozmowy zarówno z dyrektorem, kierownikiem, jak również wychowawcami, ale jest grupa rodziców, która ma dzieci już dłuższy czas w ośrodku. Rodzice się zorientowali, że dzieci u nas są pod opieką 24 godziny na dobę. Nie ma takiej możliwości, żeby były zostawione bez opieki. Wiedzą, że im się tu nic złego nie dzieje, że są pod dobrą opieką, więc my czasami zapraszamy rodziców, żeby przyjechali, a oni twierdzą, że nie mają czasu, albo im się nie chce, albo jest za daleko, bo wiedzą, że i tak nic tu się złego nie wydarzy. Cieszą się ci, którzy oddali nam pod opiekę swoje dzieci. Bardzo często mówią, że pani dyrektor, my żałujemy, że tak późno to dziecko trafiło. Jest takie moje odczucie, że jakiś jest taki strach przed szkolnictwem specjalnym. Rodzice jakby się bali tego nazewnictwa, tej łatki, że dziecko będzie miało przypięte, że jest w szkole specjalnej. Ale naprawdę nie trzeba się bać, ponieważ kończąc naszą szkołę,
dzieci na świadectwach nie mają wpisane, że są ze szkoły specjalnej, ponieważ na dokumentach nie wpisuje się takich rzeczy, natomiast jest odpowiedni numer świadectwa. Dzieci tu mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. I z naszych obserwacji wynika, że dziecko, które ma jakieś problemy, jest dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, w szkole masowej, gdzie jest duża grupa dzieci, ono ginie na tle klasy. Natomiast u nas te dzieci są w takiej samej grupie, wszystkie mają, są mniej więcej na tym samym poziomie. Rozwijamy ich pasje i dzięki temu mogą zaistnieć, pokazać swoje możliwości. Nasze dzieci, no, tak jak my tu ich obserwujemy, może nie pojadą na olimpiadę polonistyczną ani matematyczną, ale mają takie zdolności plastyczne, techniczne, no i sportowe. I dzięki temu gdzieś zaistnieją, pokażą się. W wakacje na przykład był nasz zawodnik właśnie na arenie sportowej, miał swoje osiągnięcia i był na Igrzyskach Światowych. On jak byłby w szkole masowej, nie miałby takich możliwości startu, dlatego że w szkołach masowych nie ma takich sekcji. Żeby mogły te dzieci startować, musi być nauczyciel, który się zajmie taką pracą i dzięki temu mogą te dzieci, no, zabłysnąć. Rodziców zachęcamy, żeby jak najczęściej przyjeżdżali, żeby oglądali swoje pociechy. Jak organizujemy apele takie uroczyste, no to czasami kilka osób przyjedzie z rodziców, to ja widzę po mamach, po tych rodzicach, że jednak ta łezka wokół się kręci, widzą to swoje dziecko, które jest na apelu, które może powiedzieć jakiś wierszyk dla tej mamy czy dla tego taty, narysować laurkę, podziękować za to wychowanie. I to jest, uważam, przynajmniej w moim odczuciu, wielkim takim darem serca dziecka dla rodzica. W ośrodku mamy 37 pracowników pedagogicznych i 13 niepedagogicznych, ponieważ oprócz nauczycieli mamy również niepedagogicznych. Mamy kucharki, mamy pralnię, więc pani praczka musi być, panie do sprzątania, do opieki, oprócz nauczyciela w klasie, tam gdzie są dzieci autystyczne, bo takowe też mamy, jest pomoc nauczyciela, która mu pomaga. Także no, jest dość duża grupa ludzi. Może niektórym się wydawać, że dzieci 44 i 44 pracowników, ale to nie jest wcale za dużo. Ci, którzy tu przyjeżdżają i obserwują naszą pracę, to widzą, że czasami to i 3 osoby miałoby co robić w klasie. Klasy są nieduże, natomiast no, taka specyfika naszej placówki, że no, nie może być duża klasa, bo nauczyciel by sobie po prostu nie dał rady, dlatego że każde dziecko jest inne. I czasami w klasie są 3 etapy nauczania, bo jedno jest takie, które w momencie wie, co nauczyciel mówi i co ma wykonać, do drugiego trzeba podejść, pokazać, a przy trzecim trzeba po prostu stać. Oprócz zajęć dydaktycznych, które trwają czasami do 15:30, odbywają się zajęcia w internacie. Jest to czas wolny, jak również zajęcia organizowane. No, nasze dzieci same z siebie no, raczej nie potrafią zorganizować sobie tak czasu, żeby się czymś zająć. Najczęściej byłoby to siedzenie przed telewizorem albo po prostu bawienie się komórką. Mamy pracownię komputerową na terenie ośrodka, więc popołudniami też dzieci korzystają, mają swoje profile na naszej klasie, z tego co wiem, kontaktują się ze swoimi kolegami i przyjaciółmi z całej Polski. Panie organizują im różne zajęcia, zajęcia czytelnicze, zajęcia techniczne, gospodarcze, uczą się no, dbać o swój porządek w szafkach, w sypialniach. Oprócz tego, jak przychodzą no, takie uroczystości, jakie zbliżają się, panie z nimi wykonują różne ozdoby, czy na Wielkanoc, Boże Narodzenie. Sporo rzeczy dzieci takich fajnych zrobiły na Boże Narodzenie. Na aukcjach zostały, no po prostu mieszkańcy sobie zakupili. Dobrowolne były to opłaty, troszkę zarobili tych pieniędzy, więc teraz będą mieli zorganizowaną wycieczkę. Już były chyba ze 2 takie wycieczki, dzięki temu dzieci mogły wyjechać, ponieważ my nie jesteśmy w stanie, żeby dla wszystkich zorganizować wycieczkę jakąkolwiek i gdziekolwiek, dlatego że to są duże koszty. A dzieci nasze, no niestety, pieniążków nie przyniosą, nie zapłacą za wycieczkę, ponieważ większość rodziców jest po prostu bezrobotnymi, więc nie mają tych pieniędzy. Nawet kupić pomocy jakiejkolwiek, to jest im ciężko. Dlatego tu jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, instytucjom, które z nami współpracują. Między innymi Elektrownia Kozienice, Zakład Karny w Żytkowicach, Liceum Ogólnokształcące Lotnicze z Dęblina. Oprócz tego szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Dęblina, czasami z Kozienic ktoś się odezwie.
Tu z gminy naszej również zbierają ludzie różne rzeczy, czy to bloki, kredki i przywożą, bo młodzież sama z siebie czasami wychodzi z taką aukcją, żeby zorganizować taką zbiórkę i przywożą. Dzięki temu możemy te dzieci nasze biedniejsze wesprzeć, bo jest, mówię, gro takich dzieci. Może czasami to wynika z takiego niedbalstwa trochę i rodziców, bo mówię, jest gro rodziców, z którymi nie ma problemów, o coś poprosimy, przywożą. Natomiast jest duża grupa taka, która się po prostu nie interesuje. A my oprócz tych przyborów szkolnych musimy zadbać o to, żeby miały przybory higieniczne. Bo niestety jak śpią i tu nocują, trzeba się umyć, trzeba się przebrać w czyste rzeczy. Także no, o to też musimy zadbać. Rodzic często nam przywozi na przykład brudne rzeczy. Przegląd robimy i co? Trzeba uprać, bo mama po prostu nie zadba. A my nie możemy dziecka w brudnych rzeczach puścić do szkoły. Nasz budynek mieści się w starym budynku przy klasztornym. Budynek ten, w którym jesteśmy, pochodzi z 1800 roku. Wiadomo, że jest to stary i trzeba cały czas remontować i jakieś pieniądze wkładać, żeby no, było przyjemniej tu dzieciom, jak również i nam. A poza tym ktoś jak z zewnątrz patrzy, no to też żeby widział, że dbamy nie tylko o to, co jest w środku i o dzieci, ale również i na zewnątrz, żeby też jak wyjdziemy przed budynek było czym oko pocieszyć. Dzięki starostwu, bo to jest duży wkład pracy naprawdę i to, że się starostwo nami opiekuje, to jesteśmy za to wdzięczni. Bardzo się z tego cieszę, że podlegamy pod starostwo, bo dzięki temu istniejemy. Jest nam tu nawet dobrze, starostwo o nas dba, wie o tym, że mamy problemy, ale dzięki pomocy wszystko można pokonać. Dzień dobry Państwu. Przed nami, jak co roku, rozpoczęcie roku szkolnego i związane z tym zakupy. Przede wszystkim zakupy. Kupujemy wyprawkę dla naszych dzieci, uczniów. Są to ubrania nowe, strój sportowy, a przede wszystkim książki, zeszyty. I tutaj chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że nie ma zwrotu towaru dobrego. To jest bardzo istotne, proszę Państwa. Jeżeli kupimy, my nie możemy od sprzedawcy domagać się, że wymienił nam na inny towar, bo ten nam nie pasuje. Buty za ciasne, ubranie za duże, czy nie taka książka, jak trzeba. Jeżeli chodzi właśnie o rzeczy osobiste, różnego rodzaju ubrania, to przede wszystkim musimy dobrać rozmiar. Możemy uzgodnić przy niektórych artykułach, bo nie przy wszystkich. Są artykuły bardzo osobiste, które w żadnym wypadku sprzedawca nie powinien się nawet godzić na zwrot, wymianę. Ale na przykład buty kupujemy, nie mamy dziecka ze sobą, to powinniśmy przed dokonaniem zakupu, czyli zawarciu umowy sprzedaży, uzgodnić ze sprzedawcą, że jeżeli te buty nie będą pasować na dziecko, to będziemy mogli je zwrócić lub wymienić na większe inne. Jeżeli nie jest to stałą praktyką sklepu, to najlepiej byłoby, gdyby na odwrocie paragonu sprzedawca zaznaczył, że zgoda na zwrot towaru w ciągu tam jednego, dwóch dni do końca dnia. Nie regulują tego przepisy, proszę Państwa. Jest to tylko dobra wola sprzedawcy. Jeżeli chodzi o książki, to sprawa jest tak samo, że nie ma zwrotu książek, które z jakichś względów przestają nam odpowiadać. Jeżeli chodzi o książki do nauki, książki szkolne, to szkoła jest zobowiązana podać odpowiednie tytuły książek autorów tych książek oraz wydawcę. Ponieważ pod tym samym matematyka dla klas na przykład trzeciej, mogą być różne wydania różnych autorów. Szkoła jest zobowiązana podać takie, jakie przewiduje program nauczania w danej szkole. Obecnie nie mamy jednej listy podręczników dla całej Polski. Szkoły starają samodzielnie, to też jest kłopot dla rodziców, ale za to ponosi odpowiedzialność. Proszę Państwa, jeżeli dyrektor poda spis książek, a później nauczyciel zmieni ten tytuł i trzeba by wymieniać, a księgarnia się nie zgodzi, to jest roszczenie pod adresem dyrektora. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jest to dosyć trudne z różnych względów, ale dyrekcja szkoły musi mieć świadomość, że ponosi odpowiedzialność, jeżeli zmieni podręcznik już po rozpoczęciu roku szkolnego, po okresie, kiedy rodzice już kupili, to
tak formalnie rzecz biorąc, szkoła w tym momencie powinna załatwić albo wymianę podręczników na te nowe, albo zwrócić pieniądze. To jest odpowiedzialność dyrekcji szkoły. I o tym należy pamiętać. To nie tylko w akurat dyrekcji, ale jest taka zasada, że kto komu wyrządził szkodę, musi ją naprawić. Odpowiedzialność jest z różnego tytułu, umowna, czy na skutek wyrządzenia szkody w inny sposób. Także jeszcze raz Państwu przypominam, proszę o tym pamiętać, bo bez przerwy dzwonią do mnie osoby, konsumenci, pytając, czy mogą zwrócić, dlaczego nie. Takiego przepisu prawnego w randze ustawy nigdy nie było. Były jakieś takie przepisy, ale to państwo jako właściciel sklepów państwowych mogło wydać taki przepis, to było rozporządzenie Rady Ministrów. Obecnie też na tej zasadzie działa zwrot towaru dobrego. To właściciel sklepu, sieci sklepów ustala, na jakich zasadach przyjmuje zwrot towaru dobrego i czy w ogóle przyjmuje, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. Jest to tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy. Proszę o tym pamiętać, bo później możemy zostać z towarem zbędnym, za który zapłaciliśmy i nie będzie ani komu przekazać, trudno nieraz sprzedać i pieniądze mogą być wyrzucone w błoto. Także jeszcze raz, nie ma zwrotu towaru dobrego, jest to dobra wola sprzedawcy przed zakupem, jeżeli nie jesteśmy pewni, powinniśmy się upewnić, czy możemy ten towar zwrócić. Przy kupowaniu innych rzeczy powinniśmy szczególnie dla dzieci zwracać uwagę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do użytkowania niektórych może pisaków czy innych przez dzieci. Czy powinny być napisy ostrzegawcze, jeżeli w którymś przypadku jest to dla dziecka szkodliwe. Na przykład spotkałem się z ubrankami, które były robione z tworzyw sztucznych i zdarzają się, że są bardzo nieodporne na ogień, czyli są łatwopalne. I to też powinno być zaznaczone na metce wyrobu, bo z jakiego materiału zrobione, czy z bawełny, kto jest producentem, to wszystko powinno być. Jeżeli nie ma podstawowych danych, by się zastanowić, czy ten towar warto kupować. A jeżeli jest ostrzeżenie, że produkt jest łatwopalny, a są takie dla dzieci ubranka, najczęściej to były sukienki dla dziewczynek, bluzki, to zastanówmy się, czy warto taką rzecz kupować, bo możemy dziecko narazić na niebezpieczeństwo w jakimś przypadku. Trzeba przy każdym zakupie kierować się rozsądkiem, spokojem, nie kupować niczego w pośpiechu, bo raczej teraz towaru nie brakuje. Natomiast zakupy robione w pośpiechu bardzo często okazują się zakupami nietrafionymi. Ceny są też różne w różnych sklepach. Dobrze jest przejście po sklepach, porównać. Proszę pamiętać, że cena nie ma nic wspólnego z jakością produktu, z jego trwałością, wyglądem nawet, czy z tego jest zrobiony, z jakiego materiału. Wysoka cena nie świadczy wcale o tym, że ten towar będzie dużo lepszy jak tańszy. Cena jest taka, jaką wystawi sprzedawca, jaką narzuci producent w pewien sposób, wprowadzając do handlu produkt i często płaci się tylko za markę, a nie za jakość. Także jeszcze raz apeluję o rozsądek przy zakupach i proszę pamiętać, że nie ma towaru, zwrotu towaru dobrego. Nie można się powoływać, że bo gdzieś jest tańszy, czy ten sam towar. Nie może się powołać na to, że jest nie pasuje, że nie wiedzieliśmy, pomyliśmy się w sklepie, możemy kupować długi czas, możemy sprawdzić towar, przymierzyć, to jest nasze prawo, obowiązkiem sprzedawcy jest to nam umożliwienie. Także jeszcze raz apeluję, spokój i rozsądek przy zakupach. Dziękuję Państwu. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2012-2013 i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym również tornistrów, główny inspektor sanitarny, opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra, plecaka szkolnego, a także wskazania, jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie. Należą do nich: waga tornistra nie powinna przekraczać od 10 do 15% masy ciała ucznia,
powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie, cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, tornister powinien mieć równe, szerokie szelki, długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców. Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej. Tornister należy nosić na obu ramionach. Konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy oraz wskazane jest podjęcie współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych. Niewłaściwy wybór tornistra plecaka szkolnego oraz nadmierna jego waga może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu, noszenie dodatkowych słowników i książek, noszenie przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak pamiętniki, albumy, zabawki czy butelki z napojami, rodzaj materiału, z jakiego wykonany został tornister lub plecak, waga pustego tornistra powinna wahać się od 0,5 kg do 2 kg, niewystarczający nadzór opiekunów, rodziców, nauczycieli nad zawartością tornistrów oraz rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach. Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra, należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwego stanowiska pracy, zarówno w szkole, jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe, zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, takich jak oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji. Ja już się z Państwem żegnam i zachęcam do obejrzenia dołączonego do naszego programu materiału Państwowej Straży Pożarnej, przestrzegającego przed konsekwencjami niebezpiecznych skoków do wody. U Mariusza doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Trwałe przerwanie struktury, która jest bardzo skomplikowana. Struktury, której nie jesteśmy w stanie naprawić ze względu na mnogość elementów, na właśnie bardzo skomplikowaną budowę tegoż rdzenia kręgowego. Nie udało się to jeszcze nikomu na świecie. Nie wiem, być może technologia kiedyś w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy nikt tego nie robi. Są to trwałe uszkodzenia, trwałe ubytki. Już nigdy to, co poniżej uszkodzenia, nie będzie kontrolowane poprzez mózg. Od tamtego momentu minęło już 13 lat, a Mariusz wciąż jest przykuty do łóżka. Mieszka w domu pomocy społecznej w Radomiu. Jego jedyne okno na świat to komputer. Nad wodą wiele osób nie zwraca uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie tylko skaczą w miejscach wcześniej niesprawdzonych, ale też świadomie wypływają zbyt daleko, nierzadko po alkoholu. Zapominają, że tego żywiołu musi strzec się każdy, nawet najlepszy pływak. Ratownicy nieustannie szkolą się, żeby w takich sytuacjach zawsze być na czas. Prawdziwy problem pojawia się dopiero tam, gdzie akwenu nikt nie pilnuje. Pływając poza kąpieliskiem strzeżonym, narażamy swoje zdrowie i życie. Zimna woda powoduje przykurcz mięśni i to się może stać przyczyną tragedii. Do brzegu już możemy nie dopłynąć. Woda pochłonęła już wiele ofiar.
Przy braku wyobraźni urlop może bardzo łatwo zakończyć się tragicznie. Przodem do kabloliny, kąt 90 stopni, wahadło w twoje prawo. Kontynuuj poszukiwania metodą wahadłową. Płetwonurkowie Państwowej Straży Pożarnej przyjeżdżają na miejsce wtedy, gdy zawiedzie jeden z trzech elementów, czyli umiejętność pływania, zdrowy rozsądek lub gdy nie zdążą ratownicy w opru. Wtedy przyjeżdżamy na miejsce i zaczynamy poszukiwanie osób, która prawdopodobnie się utopiła. Mimo tamtego zdarzenia Mariusz się nie poddał. Napisał książkę Życie po skoku, gdzie opisuje swój wypadek i trudną drogę, podczas której nauczył się żyć na nowo. Teraz chce przestrzec innych. Gdybym co w ten czas, to bym wszędzie umieścił w każdym kąpielisku tablicę. Nie wiem, czy zdjęciem z czymkolwiek. Nie skacz, ośle główkę. Sprawdź wodę. To jest koszmar. Skaczesz? Zastanów się, czy warto.